Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Matruner, słuchajcie, co się dzieje? Już chyba będę miał owieczkę Lucy, słuchajcie, z powrotem ze sobą, więc moi drodzy, na samym wstępie zostawmy łapkę w górę, jeśli cieszycie się na powrót owieczki Lucy. Moi drodzy, tak, właśnie, gdzieś zgubiłem Paliona, słuchajcie, bieg za mną, nie mam pojęcia, gdzie on jest, w tym momencie, nie wiem, po prostu nie mam czasu na czekanie do niego, bo, słuchajcie, w poprzednim odcinku dostaliśmy informację, zobaczcie, dostaliśmy tutaj jakieś kartki. To jest chyba Y, tak? Dobrze pamiętam? Właśnie, zapisałem sobie tu X226 i minus 1700. Słuchajcie, będziemy szukali tego miejsca, gdzie to jest. Popatrzcie, macie tutaj, o, tutaj, o, w prawym, po prawej stronie pod mapką kordy właśnie i na takie kordy musimy iść. 226 minus 1700, więc naprawdę daleko. Ja mam w ogóle elytrę, słuchajcie, wziąłem, byłem w Janowicach, szybko zabrałem dużo, dużo rzeczy, żeby jak najszybciej polecieć po tą owieczkę, więc patrzcie, możemy to wykorzystać, słuchajcie, tylko ja muszę to oszczędzać kompletnie, bo ja nie wiem, na co mnie tam czeka, dlatego wziąłem jeszcze ze sobą ten znacznik Lucy, jeśli jest tam, będzie to Lucy, słuchajcie, no to oczywiście nazwiemy ją, także mam też totem nieśmiertelności, żeby, nie wiem, w jakiś sposób przyniósł mi szczęście. Więc moi drodzy, na samym wstępie zostawiajcie łapęcie w górę. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Słuchajcie, każdy, kto teraz ogląda, niech zasubskrybuje z dzwoneczkiem. Otóż tak, słuchajcie, w ogóle jest dziwna sprawa, ponieważ włosy mi odrastają. Patrzcie na to, włosy mi odrastają, nie wiem czy widzicie, byłem łysy, teraz już trochę mam włosów, więc moi drodzy, każda zostawiona łapeczka w górę, słuchajcie, to jeden włos na więcej na moim głowie w następnym odcinku, więc dobijmy 15 tysięcy subów, łapek w górę, no to słuchajcie, będę cały już, będę miał włosy, więc moi drodzy, pomóżcie mi, nie chcę już być łysy, nie chcę. Dobra, idziemy, patrzcie, tam w ogóle mam zapisane owce, ale to jest tam koło Matrunerowic, więc to nie jest owieczka Lucy. Dlatego ja sobie biorę tak, słuchajcie. I gdzie ja mam lecieć? 1200 coś tam? Na minus 1700. Dobra, ciśniemy. Moi drodzy, dzisiaj odcinek będzie kompletnie oddychany. Sprawdzimy, co się tam dzieje. Okej. Okay. Pyk. Dobra, ty minus 200? Czy 200? Ile to miało być? Słuchajcie, bo już sam nie pamiętam. 226, czyli ja w ogóle w złą stronę lecę. Czyli tutaj gdzieś. 226 minus 1700. Tam. Okej. Okay. Czyli tutaj mam gdzieś lecieć. Okej. Okay. Tu. Już jest. Dobra, teraz tu. Okej. Okay. Lecimy tam dalej. Czyli w stronę owiec, słuchajcie, bo to jest, to może być jakiś kompletny fart. O! Konie tutaj są, dobra. Minus 700, dobrze. Ciśniemy tu. Okej, okay. Już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Gdzieś coś w tym rejonie. Słuchajcie, wezmę sobie... To otworzę, 226. 226 jest tutaj, o. Okej, okay. A tam jest minus 700. Dobra, jesteśmy mega blisko, ciśniemy, słuchajcie, ciśniemy. Mam jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, żeby odzyskać moją owieczkę Lucy. Słuchajcie, wy mi mega pomagacie. Pisaliście mi różne, dużo różnych informacji odnośnie tego wszystkiego. Co, gdzie ja jestem, co to jest. O, o, 226 to jest tu. Minus 700. Dobra, to wygląda całkiem normalnie. Nic tutaj nie ma. Tu jest coś pod spodem. Tu jest coś pod spodem? Okej, okay, nie wiem. Będziemy kopali, słuchajcie. Sprawdzimy, czy coś tutaj jest pod spodem. Może coś się ciekawego dowiemy. Nie wiem, czy to mam tutaj kopać? Okej, okay, bo tutaj jeszcze była trzecia współrzędna, Y. Ale ona była 70, więc chyba u góry. Nie wiem, najpierw wykopmy się na sam dół. Mam nadzieję, że tutaj nigdzie jakiejś lawy nie będzie, bo jak będzie, to słuchajcie, spłonę normalnie. Dlatego wezmę, nałożę wszystko tutaj. No... Jakie były włosy śmieszne. Dobra, ciśniemy, słuchajcie. Dlatego mam totem nieśmiertelności, że jak mi coś się stanie, to jednak będę odporny. Okej, okay, tutaj mamy jakiś inny blok. Dobrze, ciśniemy, ciśniemy. Musimy kobla kopać. Szybko. Dobra. O! Czy wy to widzicie? Tutaj jest jakaś tablica, dobra. Sprawdźmy to. Aż mnie normalnie lęk przeleciał normalnie. O nie. Aż mam gęsią skórkę, słuchajcie. Dobra. Co to za tablica? Czekaj, muszę to sprawdzić. W ogóle gdzie? Co to za miejsce? Mega daleko, słuchajcie. Jesteśmy w ogóle gdzieś w tym miejscu. Wojanowice są mega daleko. Tu jest pożar jakiś kiedyś był. Właśnie, tu się paliło coś. Matrunerze, to jest do mnie? Jak już tutaj dotarłeś, to wiem, że Lucy jest dla ciebie bardzo ważna. Dzisiaj zostało do zrobienia... przedostatnie zadanie. Okej, okay, czyli przedostatnie zadanie mi zostało. Spoko. Dzisiaj szukasz węgla, złota
żelaza, złota i diamentów. Zdobyć 64. Węgla, żelaza, złota i diaksów. Jak znajdziesz wszystko, zniszcz czerwony beton. Wejdź tam. Czarny beton, Boże, nie czerwony. Słuchajcie, nie wiem, co się dzieje. Ale tutaj mam jakieś, no, przedostatnie zadanie, słuchajcie. Już myślałem, że w tym odcinku uda mi się odzyskać tą Lucy. Ale nie, nie. W tym razem chyba jest coś nie tak, moi drodzy. Coś jest nie tak, bo myślałem, że jednak uda się. Dobrze, czyli tak. Musimy ogarnąć dużo, dużo bloków, słuchajcie. 64 węgla, żelaza, złota i diaksów. Tylko skąd ja mam to wziąć? Tam jest węgiel, więc już na sam... O! Żelazo, dobra, bierzemy żelazo, słuchajcie, mamy dużo żelaza. 64, myślę, że będzie to szybko całkiem szło, tylko skąd ja 64 diamenty wezmę w tym momencie? Nie mam żadnych diaksów. Ja, to jest słabe, ale jak ja się tam wbuduję, muszę chyba kobla, słuchajcie. Muszę chyba kobla wykorzystać. Dobra. Czekaj. Okej, okay, tutaj nie ma tego tabliczek, bo inaczej bym nie postawił nic. Dobra, tutaj jest. O, redstone chyba nie prosił, więc o tyle fajnie, że nie redstone'a nie musimy kopać. No, to jestem zadowolony, powiem szczerze, jestem zadowolony. Okej, okay, kopiemy. Dużo węgla mamy. Już mamy na start bardzo fajną ilość węgla. Dobrze, ja sobie zrobię tak. To już mogę schować. Weźmiemy żelazo. Żelazo tylko 3, ale słabo. Kaszana, kompletna kaszana. Dobra, czy coś jeszcze? Węgiel mamy, 64 węgla. Coś tutaj jest, okej. Wow, patrzcie na to. Tu jest piec hutniczy. Spoko, czyli ja mam przepalać te żelazo? Jok! Co? Co? Ile tu bloków? Co jest grane? Ej, mam w ogóle pomysł, słuchajcie. Możemy to przepalić. Weźmiemy sobie wodę i będziemy rozlewać tutaj, żeby tego nie było. Spoko, to jest chyba dobra opcja. Dobra, zróbmy tak, słuchajcie. Tam jest jakaś skrzynka w ogóle. Do tej skrzynki można by było sobie przejść. I tam jest skrzynka. Więc całkiem git. Dlatego sobie od razu tam pójdziemy. Sprawdzimy, co tam jest takiego. Może coś, jakaś informacja kolejna dla mnie. Ty, spoko by było. Okej, okay, rusztowanie. To na plus, bo jak dosyć wysoko będę musiał iść, no to całkiem szybko mi się uda to ogarnąć. Dobra, redstone'a nie musimy szukać, ale co jest w tamtej skrzynce? Drewna nie mam. Zarąbiście, nie mam drewna, czyli nie wykorzystamy sposobu na wodę. Dobra. Czekaj, jakoś trzeba tam się przekopać. Cyk, dobra. Jestem. Kilów ze szczęściem! Najsik, dobrze, ej, bardzo mega dobrze, ej, bierzemy wszystko, zobaczcie, pach, wykopujemy cały węgiel, dobra, także z węgla możemy wykopać mega dużo, spoko, bo już mamy, już większość węgla to już zaraz będzie, o nie, o kurczę, woda, szybko, woda, ała, jest, udało się, słuchajcie, trochę się popatrz, o, creeper, jeszcze na mnie zeskoczył, widzieliście to? Co jest grane? Dobra, tu widzę, jest żelazo, więcej żelaza, spoko, bierzemy. Bierzemy żelazo, żelazo nam się przyda. Ja się boję o te diamenty, czy będzie dużo diamentów. 64, to jest trochę sporo. Okej. Węgiel mamy, bierzemy od razu węgielek. Świetnie. Cyk. O, złoto znalazłem, fajnie. Złota mamy coraz więcej. Znaczy pierwsze złoto w sumie chyba. Tak, pierwsze. Dobra, pochodni na razie nie potrzebuję. Ten kill off mi się nie przyda, więc słuchajcie, ja muszę sobie tu posegregować wszystko, co ja będę potrzebował. Kopiemy mocno tęgo, będziemy musieli naprawdę sporo tego wszystkiego wykopać. Jeszcze nigdy nie widziałem w jednym miejscu tyle bloków, słuchajcie, węgla, żelaza, złota. No i co się stanie, jak to uzbieram, słuchajcie, mam jakiś beton znaleźć, kompletnie nie wiem gdzie, o co kaman. Z tym betonem, dobra, tam jest złoto, tylko też widzę. O kurde, właśnie. O, jak skoczył na mnie, widzieliście go? Dobra, leżysz typo. Leżysz, nie ma ciebie. Dobra, zjedzmy coś. I zbieramy resztę diamentów. Złota i węgla i żelaza i wszystko. Bo się to na... Potrzebne jest nam normalnie na gwałt, nie? Dobra, bierzemy. Cyk. Ja już się nie mogę doczekać, ile diamentów uda mi się uzbierać. Słuchajcie, ile się diamentów uda zbierać? Może faktycznie, ale jak będę miał dużo bloków, słuchajcie, przy okazji, będę mógł sobie tutaj survivalek taki pocisnąć mały. Więc słuchajcie, kopać diamenty, złoto, żelazo jest mega dobrze. Dobrze, mamy tu wszystko. Cyk, kolejne. Patrz, już węgla mamy sporo, więc słuchajcie, tylko ja nie wiem, czy nie będę musiał przepalać tego żelaza.
czy to nie będzie musiało być cały blok, dlatego węgiel sobie weźmiemy, ale jak podekspimy, kozacko. Dobra, tam są diaksy, są diamenty, żelazo, mamy żelazo, świetnie. Bierzemy żelazo oczywiście z pocałowaniem ręki. Okej. Mam nadzieję, że tam do lawy nic nie wpada. Nie, nie słychać dźwięku, tyle dobrze. Spoko, mamy 17 w żelazo, spoczki. Spoczki, spoczki. Pyk, dalej, to kopiemy. Kopiemy tutaj w żelazo. Wiem, 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 ale jestem mega ciekaw, co się będzie działo. Tu było? Nie było. Co się stanie, jeśli faktycznie tam uda mi się to wszystko zebrać? Kurczę, ciekawe. O, tam są diaksiory. Więc słuchajcie, te diamenciki mogą mi się przydać. Ale nie mam drewna, kurczę, to jest najgorsze, bo bym mógł sobie, wiecie co, pocisnąć wodę, żeby to rozlać wszystko. Mieć wodę rozlaną i by było po sprawie. Dobra, musimy te diamenty też zaraz planować już kopać. Ciekawe, ile diaksów uda mi się uzbierać. Czy wszystkie 64? Tego nie wiem, tego nie wiem. Żelazo, kurde, aż tak dużo. Może trochę mniej uda się ogarnąć, nie wiem. Dobra, żelazo jest. Cyk, cyk, świetnie. Najgorsze, że ten kill-off nie działa właśnie na żelazo i na złoto. O, mamy diamenciki pierwsze, patrzcie, cyk. Cyk. Oby jak najwięcej, oby jak najwięcej. Dobra, tutaj jest sporo. O, jak najwięcej, o, jak najwięcej. Gites. Dobra, ile mamy diaksów? 11. To trochę mało, powiem wam szczerze. Myślałem, że troszkę będzie więcej. 11. Ty. Bo tam jest jeszcze żelazo, tam jest złoto. Dobra, to po te złoto... O, kurczę, jak zeskoczył, typo. A, fucka fajty łapa. Nie. Wiecie co, zrobimy inaczej może. Rozlejemy sobie tu więcej wody. Po prostu więcej wody, żeby tutaj leciało. Okej. Okej, okej, okej. Okej. Cyk, pięknie. Dobra, w takim razie bierzemy oczywiście dalej żelazo, wykopujemy. Żelaza jest sporo do wykopania. Jejku, myślę, że ten odcinek może być troszkę długi, ale myślę, że potnę trochę. Trochę go potnę, żeby było świetnie, się oglądało dobrze. Cyk, patrzcie. W ogóle nie wiem, czy widzieliście mój drugi kanał, słuchajcie. Tam naprawdę... pamiętajcie o subskrypcji tamtego kanału, bo naprawdę sporo fajnych filmików wlatuje, jakbyście chcieli zobaczyć. Dobra, kopiemy, 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 kopiemy. Patrzcie, myślę, że złoto będzie chyba najgorszym. Złoto będzie chyba najgorzej kopać, nie? Nie wiem. W ogóle... Czy tam jest coś czerwonego? Tam musimy też wejść, to mnie mega ciekawi, bo ja to widziałem, ale co tam jest napisane? Jak znajdziesz wszystko, to zniszcz czarny beton. Chodzi chyba, że mam znaleźć wszystko. Czyli mam czarny beton. Okej, bo ja już z żelazem jestem naprawdę w dobrej kondycji. Dobrej kondycji, jestem na... żelaza akurat mam sporo, więc o tyle fajnie, że... Żelazo nie będzie problemem chyba już tutaj. Dobra, to kopiemy już do końca te żelazo. Zobaczymy, czy się uda. Dobra, żelaza mam już całkiem sporo, tylko zostało te złoto nieszczęsne. Bo te złoto może być naprawdę problem ze złotem. Kurczę, bo go jest całkiem mało. Ale nie, z tego co widzę, to może i... Może... Diamenciory kolejne, świetnie! Jak dużo tu diaksów w ogóle, który to jest poziom? To jest 12 poziom, słuchajcie, w Minecrafcie. I tak, no, diamenty występują na takim poziomie. No ale czy ja dużo ich uzbieram? Patrzcie, cyk. O kurczę, jak mnóstwo. Git, ej, to już mamy połowę. Patrzcie, połowa, 30 zaraz będzie. Git, ej, no to zadanie wykonam dużo, dużo szybciej niż zakładałem. Więc całkiem git. Pięknie. Dobra. Złoto tam. Dobra, to weźmy sobie, podejdźmy tu jakoś. Tylko szkoda, że nie mam. Kurczę, no. Dobra, ale te żelazo możemy sobie wykopać. O tyle fajnie, że go jest tutaj sporo. Dobra, cyk i mamy całe. Mamy już to całe, patrzcie, żelazo mamy już całe. Węgiel mamy cały, złoto mi zostało i diaksy. Więc mamy po 29 diaksów. Ciekawe, czy tutaj coś będzie. Czy tutaj coś jest? Halo, więcej. Halo, więcej złota. Więcej złota. Dajcie mi złoto. Cyk, dobra, przejdźmy sobie z powrotem. Musimy chyba, słuchajcie, się cofnąć. Z tego co ja zauważyłem, bo tutaj jest... Tam jest złoto, git, ej, bierzemy te złoto. Dobra, rusztowanie. I tym rusztowaniem spróbujemy się jakoś tutaj. Ciekawe, czy mi się uda to. Okej. Okej.
Poszło na samą górę. Wejdźmy na samą górę. Cyk. O kurcze, jest kicha, bo nic nie widzę, kompletnie nic nie widzę. Tego trzeba tutaj postawić, tak? Postawmy tutaj, tak. O kurcze, myślałem, że zaraz spadnę. Wiecie co? To może być nieciekawie, bo ja tymi rusztowaniami to tak się średnio potrafię posługiwać. Okej. To może być mega ryzykowne, ale spróbuję, spróbuję. Okej, tu już się rozwala. Tu jeszcze się nie rozwala. O ty! Dobrze, dobrze, dobrze. Patrzcie, złota będziemy mieli naprawdę sporo. Tymi rusztowaniami trzeba się nauczyć po prostu, jak się nimi posługuje, bo jest ciężkie w obsłudze, ale chyba da radę przeżyć. Czekaj, tu jakoś da radę? Nie, tu już spada. Dobra, a jeśli tak zrobimy, to tutaj można chyba zrobić tak. Okej. O, jest, jest, działczy, działczy, najsik. Dobra, zróbmy tak. Węgla już nie potrzebuję zbytnio, ale tam by się przydało jakoś przejść. Nie, tam nie dam rady. Słabo. Gdzie diamenty? Halo, proszę państwa, gdzie są diamenty? Tam jest złoto, więc musimy się cofnąć troszkę. I czy ja dam radę tam jakoś dojść? Dobrze, udało się. Fajnie, w żelazo już nie potrzebuję. Węgiel, złoto. O nie, jak ja tu shift naciskam, to ja wpadnę zaraz do lawy. Okej, tymi rusztowaniami to nie jest tak prosto, słuchajcie, nie jest tak kompletnie prosto. Dobrze, lecimy teraz po diamenty. No i kolejne diamenciki. Dobra, jedziemy z nimi. Cyk, cyk, cyk. I uwaga, 64 będzie? Będzie, będzie? Nie będzie. Mamy 45. Ale tutaj jeszcze więcej diaksów jest. Kurczę, ile tu diamentów. Czemu w Minecrafcie normalnie nie można zwykle tyle zdobyć? Tylko ten głupi on musi to robić. Ale czy ja powiedziałem? Dobra, nieważne. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Dobra, jest, udało się, spoko. Tutaj jeszcze mi coś. O ty, gościu. A, masz. Dobra, jest, pokonałem go, pokonałem go. Czy to był ten gość? Dobra, ten pająk jest neutralny, więc tyle dobrze. Kolejne diamenciki muszą być tu. I chyba już w tym momencie mamy te diaksy. Słuchajcie, zostało tylko nam złoto do zdobycia. Więc myślę, że będzie całkiem, całkiem git. Dobra, 64 diamenty mamy, więc wykopię chyba sobie resztę, wiecie co? Bo mogą mi się przydać. Dobra, weźmy sobie nadmiar diaksów. Bo jest tu ich sporo. Dobra, co mogę wyrzucić? Łuk? Dobra, rusztowanie wyrzucę, mi się diamenty bardziej przydadzą. Przydadzą. Dobra, tu jest więcej diaksiorów. Bierzemy je. I chyba to będą wszystkie, słuchajcie, bo naprawdę sporo ich już mam. O kurcze. Cudownie, cudownie. Gdzie jest złoto? Gdzie jest moje złoto? O, tu są diamenciki. Spoko. Jak sporo tych diaksów mam. Dobra, złoto jest tam. Więc zostało mi naprawdę niedużo, słuchajcie. Bierzemy te złoto. Cyk, do końca. Ej, wyczyścimy całą kopalnię na odcinku. Najsik, ja jestem zadowolony, bo mam zadanie do wykonania przez on. I wiecie dobrze, kim on jest i co, czego on pragnie, nie? To jest mega ważne. Dobra, kopiemy, 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 kopiemy. Cyk, tu i tu. I tu, i tu, i tu. I tu. Dobrze. Czekaj. Cyk, cyk, cyk. Tylko po co on chce, żeby to wszystko mu wydobyć, nie? Czy on po prostu specjalnie to robi, żebym ryzykował życie? Słuchajcie, bo tutaj jest mnóstwo lawy, więc to jest mega niebezpieczne zajęcie. O właśnie, teraz bym mógł wpaść. Albo ten gravel by mnie dopadł. No to by była kaszana, nie? Okej, trzeba jakoś tu zejść. Teraz już możemy sobie to pokopać trochę. Dobra, tu jest dużo złota. Fajnie. Okej, bierzemy. Jeszcze tylko trzy kawałki. Jeszcze tylko trzy kawałeczki. Cyk, cyk. Jest, mamy wszystko. Słuchajcie, mamy wszystko. Więcej już tego złota nie potrzebuję tutaj kopać. I słuchajcie, idziemy zobaczyć, co tam jest. Bo tam chyba o to chodziło, żeby ten czerwony beton rozwalić. Tylko gdzie on jest? Czy to jest gdzieś tutaj? Okej, bierzemy to. Cyk. Dobra, tylko spokojnie, Matruner, żeby nie spaść. O! I jestem, dobra. Jak znajdziesz wszystko, to zniszcz czarny beton. Okej. Zniszczyłem. I co? Wrzuć wszystko do lawy? Ja mam wszystko wrzucić do lawy?
Nie wierzę. I co w zamian dostanę? Ej, bez kitu. Mam wszystko do lawy wrzucić i do tej lawy? Słuchajcie, nie mam pojęcia, co tu robić. Dobra. Uwaga, wrzucam. Raz. Dwa. Trzy. Diamenty. Cztery. Wszystko po staku. I co? I nic. Ale wszystko? A nie 64? Halo, 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 halo. Czekaj, czekaj, wrzućmy. Wrzućmy te diamenty. Nie, jeszcze ty nadmiar. Co mi pozwolił więcej mieć. Ej, ale tu jest coś. Nie gadaj, że tutaj jest coś napisane. Za tablicą. Za tablicą coś jest? Jaką tablicą? Tą? Ty, czy ta tabliczka cały czas tutaj była? Czy ja wszystko wykonywałem bez sensu? Ej, ja coraz bardziej jestem zły na tego on, powiem wam szczerze. Patrzcie, w ogóle krzemień mam. A, właśnie, bo jak tym kopiesz, to krzemień wypada od razu z automatu. Widzicie? Ostro. Tego krzemienia można sporo mieć, więc... Tutaj? Nie, ale powiedz mi, tutaj było, że za tablicą coś jest. Nie gadajcie, że to jest za tamtą tablicą. Która jest w tym. Tutaj. Nie gadaj, że tam coś jest. Czemu ja tam nic nie sprawdzałem? Nie gadaj, że jest skrzynia. Czy on teraz to postawił, czy już wcześniej to było? Jak myślicie? Dobra, jest jakaś książka. Moi drodzy, tu jest jakaś książka. Jestem mega ciekaw, co tu jest napisane. Moi drodzy, uwaga, czytamy.